Witam serdecznie wszystkich widzów. Kołowce, czyli pojazdy, które weszły do gry World of Tanks. No cóż, niestety ja mam tylko szóstotierowego kołowca. Za dużo jeszcze na temat tych kołowców nie wiem. Oczywiście proszę Was, jakbyście mieli ochotę, to napiszcie w komentarzach, co Wy sądzicie na temat kołowców. Ale w tym odcinku chciałbym Wam pokazać świetną bitewkę na kołowcu ósmego tieru, czyli on się nazywa... Właśnie jak on się nazywa, Darth Vader? Witaj. No, Panhard Links 6x6. Links 6x6. 6x6, czyli to ma związek zapewne z kołami, ale to nie ma na razie znaczenia. No i na mapie Overlord. W zasadzie to była twoja druga bitwa na tym kołowcu, nie? Zgadza się. To zaraz na temat tej bitwy i tego czołgu porozmawiamy. Czyli jeszcze raz witam serdecznie Darth Vadera. No już nie wiem, czy mówiłeś cześć, czy nie? Cholewcia. Tak, cześć już mówiłem, ale możemy jeszcze raz powiedzieć. No dobra. Okej, no to pojazdy kołowe. Przeszedłeś szósteczkę, siódemeczkę. Jak oceniasz... Siódemeczką nie grałem, bo widziałem ja po statystykach i jakoś mi się statystyki nie spodobały, więc przeszedłem z Free Expo. I co Ci się spodobało w ósemce? Bo tak naprawdę z tego co, jak się patrzymy na statystyki, to można powiedzieć, dycha, to jest to, na co czekamy. Tam jest wreszcie jakiś normalny przynajmniej spot, 350 na bazie, a tutaj 310 na ósemce. Co takiego w tych statystykach Tobie się spodobało, chyba że brak wymiennego doświadczenia? Nie, powiem Ci, że spodobało mi się to, że bo w szóstej, w siódemce nie ma tych trybów, zmiennych trybów. Tego szybkiego i tego skrętnego. Dopiero się zaczyna wszystko od ósemki. I chciałem zobaczyć, jak to już jest, bo już się nie mogłem doczekać z tego trybu, grając tą szóstką. No szóstą jako tak się grało, ale jakoś nie było tej frajdy, a tym jak wsiadłem pierwszą bitwę, to jest po prostu był tak super granie tym czołgiem, że się tak szybko fajnie zbierał. Biało ma też spoko, no bo bije po 240, co jakieś 7 chyba sekund tam było przodowania. Penetracja też jako taka na... Może być, to jeszcze było stokowe działo, to znaczy stokowe, to drugie działo, co miało 180 penetrację, na maksie ma bodajże 162, więc to tak się siak, już na ósemkę już robi fajnym robotem. Czyli no cóż... Hajeczki ma bardzo fajne z penetracją, po 300 bodajże chyba 20 bije i 90 penetracji mam. Tak jest, chociaż znamy czołgi nawet... Znamy czołgi nie kołowe, biorę tutaj na przykład Bulldoga niemieckiego, który ma 105, 102, no, myślę, że 105, okej, no to cóż, druga bitwa, mapa Overlord, trochę tutaj drużyna ma przewaga wroga, jaki miałeś plan, wiadomo, kołowce to są czołgi, które raczej lubią szaleć. Jaki miałeś plan na tą bitwę tym czołgiem? To ma się szaleć na tej bitwie, widziałeś. Pierwszy spot był taki agresywny. Ja jeszcze tym czołgiem się uczę w ogóle jeździć, bo jednak te skręcanie czasami jest tak, że jak się wychodzi z trybu jednego i drugiego, to czasami jesteśmy w stanie skręcić tak szybko, że po prostu aż czołg wywala. I się dopiero uczy tym jeździć tym czołgiem. Więc na razie jest frajda, trzeba jeździć po całej mapie, wszystko przejmować, co się tylko da. Strzelać najlepiej, spotować. To niestety ten zasięg spotowania jest taką tragedią tutaj, no bo mimo, że tu jest zrzucone te moduły za obligację, to jest jakieś chyba 360 metrów na tej mojej załodze. To jest jakaś istna tragedia po prostu, no to jest żenada jak na czołgleki. Przypomnę jeszcze, że... Jako tako jest bardzo przyjemny jest ten czołg. Mhm. Jeżeli chcecie osiągnąć maksymalny spot, na tych kołowcach, to oczywiście optyka to jest podstawa, ale chyba trzeba też włożyć wentylację. Nie wiem, ty masz wentylację? Tak, tu jest wentylacja, optyka i ładowanie? Tak, chyba tak. Ten system do przodowania szybszego. Mhm. No właśnie... No i oczywiście perki są rzucone. Braterstwo broni i to całe rozeznanie sytuacji na bodajże radiooperatorze. Nawet wyrzuciłem przez to tę naprawkę. Mam ten kamuflaż właśnie, naprawkę i braterstwo broni. Mhm. Bo słuchaj, kwestia jest taka, że wielu graczy mówi, że jednak dla tych kilku metrów z wentylacji nie warto
że jednak stabilizator pionowy musi być. Ale wentylacja ci nie daje tylko do spotowania, tylko daje ogólnie wszystkie parametry, czyli przeładowanie, kamuflaż trochę, czas skupiania, celność. To jest dużo takich parametrów, gdzie na przykład dla mnie są ważniejsze niż na przykład tam ta stabilizacja, bo tym czołgiem, ta stabilizacja na tym czołgu jest naprawdę bardzo świetna, bo to jest ten cały ten tryb jakiś, ten cały tego celowania automatycznego, że tam jakiś ma jakiś, nie wiem na czym to polega, nie zagłębiałem się, ale naprawdę bardzo celny jest ten czołg w ruchu. O, widzę na przykład tutaj, załączam ten tryb, masz taki dziwny trójkącik i spoko, wszystko trafiasz, więc nawet jakoś nie odczułem tego z tym wentylacją, znaczy z tą, bo grałem swego czasu grałem na tej stabilizatorze, ale jakoś przyjemnie się gra na wentylacji, dużo szybciej się zbiera, przeładowuje i tym podobne, więc... Mhm. Właśnie mało gram ostatnio i też to napiszcie w komentarzu, co wy na ten temat sądzicie, bo ja chyba bym jednak skłonił się właśnie nad wentylacją, ponieważ te czołgi kołowe, stabilizacje mają świetną, celne działo, więc myślę, że warto dodać więcej do tego zasięgu i nie tylko oczywiście. Okej, okay, ale ty tu sam na 6 czołgów zostałeś. Dobra. A zostało ci 36 HP. W ogóle ten czołg ma tylko 920 HP i on jest taki lekko stokowaty, nie? W twoim... Nie, on tylko tutaj nie miał działa tego maksymalnego. I tak to jest, full miał wszystko. Czyli słuchajcie, no... Nie było wcale z chwili expa. Pojazdy kołowe na 8 tierze mają tylko 900 HP, no 920, no to jest strasznie mało. Można tak łatwo staranować jakimkolwiek pojazdem, że to jest po prostu... Ostatnio jechałem tym bulldogiem niemieckim, to go za full HP staranowałem cały ten czołg. A straciłem może ze 150 HP, więc... No są tak leciutkie te pojazdy, że... Lepiej się do nikogo nie przyklejać. Mhm. No i cóż, zostałeś sam na 6 czołgów, teraz już 4. No i odłamkowo burzące pociski. Właśnie to jest kolejna zaleta kołowców, czyli mamy tutaj 90 przebicia, 320 obrażeń. Oczywiście artylerię i walka chyba z lightami, czy jeszcze czasami wykorzystujesz te hajki na tyłki innych czołgów, czy? Dokładnie, no na 10 teraz mam zbudowane chyba z 8 hajków. Jak spotkam jakiegoś takiego właśnie typu, nie wiem, jakieś medy, jakieś takie, nie wiem, te amerykańskie całe, ogólnie całe amerykańskie te czołgi, to tak wchodzi tam po 500 damage'a, tutaj to samo. Na tym czołgu jak spotkałem jakąś dziewiątkę, nie wiem, jakiegoś AMX-a czy jakiegoś M103, to tak wchodziło tam w czołgi po 300, że po prostu... Szkoda gadać. Bardzo przyjmują czołgi z tych hajeków. Mhm. A... Niektóre moje momenty, takie skakanie, to... No właśnie! Przerażające. On potrafi się łatwo wyglebić gdzieś tam? Znaczy, powiem ci, że ten czołg, nie wiem, ale ja nie jakoś tak, że wyglebisz się i za chwilę jesteś w stanie się sam podnieść tym czołgiem. Ja nie wiem, jak to jest zrobione na czołgu, bo tyle miałem sytuacji, że wiesz, wyglebiłem się na blok i za chwilę się sam podnosiłem. Trochę by mnie zastanawiało, jak to w ogóle się dzieje. I mówię, okej, okay, no niech będzie. Mhm. No tutaj i... Strzał był bardzo ważny, bo bym nie zjął tego T20, to bym przypuszczał, że by mnie zabił, bo jednak był skutecznym graczem, to wiesz, no... Mhm. Moja bitwa by się mogła skończyć w tym momencie. No i zostało dwóch graczy, mniej skutecznych, ale cóż tu skuteczność, jeżeli ty masz 0 HP, a oni... Cholewcia, chyba na fullu są, a nie! Nie, oni nie są na fullu. Znaczy, powiem ci, ja to też tak sądziłem, że o, czerwoni gracze, to raczej już sobie pozabijam ich wszystkich bez problemu, a tu miałem taką sytuację, że myślałem, że umrę zaraz na zawał po prostu, bo to, co odwaliłem, to po prostu była taka żenada, że zobaczysz zaraz. Zaraz zobaczymy. Został Magic T3485. Oczywiście macie na hita. No w tej chwili pokazuje mi, że jest na full HP, ale może to jest jakiś błąd. Znaczy, on był chyba poza zasięgiem. Ja nie pamiętam, na ile miał HP, ale mm-hmm. chyba nie miał full HP. No zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, co odwalisz. No cóż, jak zostanie sam na sam pojazd kołowy z jakimś nawet medem, to może mieć problemy, no bo ten med ma lepszy zasięg, lepszy spot, nie?
Tutaj. Pamiętaj, że szóstka to jako taką. Nie ma szans z takimi kołowcami, bo wiesz, masz przewagę prędkości, jednak kamuflaż tutaj jest dużo lepszy, a tamte szóstki, no nie mają jakiegoś dużego spota. Tam rudy masz też, no jak masz samą załogę, to masz słaby spot. Mhm. O, widzisz, na 412 AP. I tu już mogło się skończyć. No cóż. Wyjeżdżanie na hajba bajba. Jak go chciałeś teraz rozwalić? No on jest na hita, ty jesteś na hita. Jako rozumny gracz powinien jechać dookoła, ale co robię znowu? Znowu się wychylam z tej samej strony i jeszcze nie trafiam w niego. Ale on też nie trafia. Dokładnie, bardzo się z tego cieszę, że on nie trafiał. Ty już nie mogłem stąd wyjechać, nie wiem co tu się stało z tym terenem. Może teraz pomyślałeś, dwa razy wyjechałem, więc na pewno nie pomyślisz, że trzeci raz wyjadę. Dokładnie. I jeszcze raz? Czy z górki? No zobaczymy. Właśnie już nie pamiętam, ale znając życie, to pewnie jeszcze raz wyjadę. No zobaczymy. Oczywiście walczysz teraz nie tylko o zwycięstwo, ale o medal Pula i medal Kołobanowa, czyli no o niesamowity wynik, bo cóż, jakbyś zginął, to nikt by tego nie zauważył, a tak Pul i Kołobanow jeszcze w drugiej bitwie. I'm bot. No, te moje wyjazdy, bo sam sobie później mówiłem, co za debil, co ja robię w ogóle, Jezus Maria. Taki gracz, a takie głupie błędy robi, że mogę tutaj w sumie dwa razy zginąć mogłem, no. No, zobaczymy, jak to się zakończy. Miał zeza wokół i nie trafiał. Zerknę jeszcze na... Zjechać dookoła kapa, to też jechałem przez kapa. Mhm. No cóż, goldowe kumulaki na tym słabszym dziale, tylko 207 penetracji. Zapewne no to działo... O! Jezu! Aż ta ręka ci się tak zatrzęsła, jak go zobaczyłeś, nie? Od tego trybu, przechodziłem z trybu, jak się wchodzi z tego trybu, jak się ma większą prędkość, to też dziwnie tak skręca ten czołg. Jakieś to jest trochę takie, wiesz, nie... Nieregularny, jak on skręca, jak się trochę wychodzi z tego trybu, trochę takie przegięte. No i cóż, mamy medal Kołobanowa i Pula, czyli zestaw takich medali, no to jest moim zdaniem coś niesamowitego, jak na czołg kołowy, wiadomo, no nie wiem, może jednak kołowcem nie jest tak trudno w niektórych sytuacjach przez ten kamuflaż i mobilność właśnie przeżyć w takiej sytuacji. Oczywiście wiadomo, twarde czołgi ciężkie może mają przewagę, ale może nie. Napiszcie w komentarzu, co wy sądzicie na temat tego oto kołowca. No i cóż, dziesiątka jeszcze nie ma, tak? Nie, już jest bita, już dziesiątką tak trzepie te bitwy. I jak ci ta dziesiątka? Podoba? To jest zabójca. No i ten spot ma już konkretny, nie? Znaczy konkretny... 440 metrów czy coś takiego, czy 450, to coś takiego, nie pamiętam dokładnej wartości tego spota. Można dojść nawet do 470, więc... No jest już to świetny czołg z niesamowitą mobilnością. Ale ósemeczka też bardzo fajna. Bardzo przyjemna przede wszystkim, bo jest szybka, działka ma fajne, kamuflaż też. I fajnie wygląda. Pancerza trochę nie ma, ale to po co wlajcie pancerz, no też. Taki czołg też z wyglądu jedyny w swoim rodzaju, przypominający mi pojazdy nawet z gry, która już chyba nie istnieje, czyli Armored Warfare. Dobra, to tyle. Ja bardzo dziękuję. Na koniec może chciałbyś kogoś pozdrowić. A ja tam nie mam nikogo do pozdrowienia. Albo nie, ja mam tutaj Alusię do pozdrowienia z ode mnie. Ona będzie wiedziała. Pozdrawiamy Anusię. Bo mnie opierdzieli, że jej nie pozdrowiłem. No. To ja dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.